jak w Szczecinie żyło się podczas wojny. Szczecin, a właściwie Sztetin, bo miasto do końca kwietnia 1945 roku było miastem niemieckim, pomimo wojny żył względnie spokojnie. Ludzie korzystali z kin, korzystali z restauracji, dzieci chodziły do szkoły, zaczną być budowane schrony, pojawi się na dachach obrona przeciwlotnicza, będziemy mieli coraz częściej słyszalne alarmy. Jednak takim momentem przełomowym będzie sierpień 1944 roku, kiedy będziemy mieli do czynienia z intensyfikowanymi nalotami bombowymi, które zniszczą liczne kwartały miejskie. Około 100 tysięcy osób straci swoje miejsca zamieszkania. Naloty te pochłoną również wiele ofiar śmiertelnych. Szacowane jest to czasem do 45 tysięcy, ale myślę, że jest to liczba przesadzona. Po pierwsze chodziło o to, żeby złamać morale. Po drugie oczywiście chodziło o to, żeby zniszczyć infrastrukturę portową, stoczniową, przemysłową, coś co mogło służyć w tamtym momencie potrzebom militarnym.